Bóg pragnie dla ciebie tego, co najlepsze. 12 lipca. Już rano decydujesz o przebiegu swojego dnia. Nasze pierwsze myśli, uczucia i odczucia mówią nam, jak przebiegła noc i gdzie przebywała nasza dusza. Jeżeli obudziliśmy się w spokoju i harmonii, oznacza to, że minione dni były też w miarę pozytywne. Nasza dusza mogła nocą udać się w wyższe rejon światła i tam się podbudować. Natomiast jeżeli w minionych dniach byliśmy rozgorączkowani i często traciliśmy panowanie nad sobą, świadczy to, że nasza dusza jest obciążona i nie ma siły udać się nocą w wyższe, bardziej świetliste sfery. Dlatego już rano pokazuje nam swoje obciążenie. Pierwsze chwile naszego poranka często decydują o przebiegu całego dnia. Nasze myśli, uczucia i odczucia dają jak gdyby sygnał do startu dla całego szeregu dysonansów, jeśli tego natychmiast nie oczyścimy, nie postanowimy sobie spełnić prawidłowości życia. Jeśli nasze myśli są harmonijne, to jest to dobra podstawa do uporządkowanego i harmonijnego przebiegu dnia